tu dzisiaj przyszłaś? To właśnie te wszystkie piękne rzeczy, oliwa, orze, co roku jest taka tradycja, że ten stół ufundowany przez krakowską restaurację pod aniołami zawierają bracia Albertyni dla swojej kuchni. I raz w roku... Od 92 roku to święcenie na rynku organizowane przez samorząd krakowski trwa. To jest taka piękna tradycja, korzystają z niej nie tylko krakowianie, ale przyjeżdża także cała masa osób i z Polski, i z zagranicy. Tutaj składamy sobie i mnie mieszkańcy składają i ci ludzie, którzy tu są. Po prostu zdrowych, spokojnych świąt, takich, abyśmy je przeżyli w spokoju, razem, bez żadnych kłótni. Pierwszy raz od 30 lat wybraliśmy się z mężem tutaj na święta wielkanocne, bo pochodzimy z Wielkopolski, z Grodziska Wielkopolskiego. I z całą rodziną przyjechaliśmy pierwszy raz poza dom. I bardzo nam się podoba. Tradycyjnie już kilka lat przychodzimy tutaj na ryneczek. Jakoś tak najbardziej uroczyście jest po prostu i dla dzieci tak po prostu przekazywanie dalszej tradycji, żeby po prostu to dalej przekazywały.